Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na krótką recenzję podkładki pod myszkę firmy Tesoro. Jest to Aegis wersja X3, czyli taka prawie największa wersja tej podkładki od Tesoro. Jeszcze większą wersję, czyli Aegisa X4, najdroższą, największą, mieliśmy okazję testować już na portalu. Możecie sobie przypomnieć tą recenzję. Natomiast Aegis X3 jest to podkładka o wymiarach 36 na 30 cm i grubości 4 mm. Jest gruba, ma ręcznie obszywane boki. Jest to podkładka naprawdę wygodna. Jeśli chodzi o cenę, oficjalna to 89 zł, natomiast widziałem, że jest dostępna nawet za jakieś 50 zł, więc jest to wtedy już cena bardzo dobra. Od spodu podkładka ma bardzo fajną warstwę antypoślizgową. Nie jest to podkładka, która trzyma się najlepiej biurka ze wszystkich producentów, ponieważ na przykład podkładki Razera, SteelSeriesa czy Rokata trzymają się biurka jednak troszeczkę lepiej, ponieważ tutaj jeśli naprawdę mocno ruszymy, to widzicie, że potrafi się przemieszczać. Natomiast jeśli ją sobie dobrze już rozłożymy na biurku, wcisniemy myszką, to w czasie gry raczej nie ma problemów z tym, żeby ona się przesuwała. Jednak nie zachowuje się aż tak dobrze jak w przypadku innych testowanych podkładek. Jednak jaką ma przewagę? Jest naprawdę gruba i miękka. Dla wielbicieli miękkich podkładek po prostu rewelacja. Jak widzicie, mamy też fajne logo firmy Tesoro, maski plus logo. I cała podkładka utrzymana jest w takich kolorach charakterystycznych dla firmy Tesoro. Co do samej technologii, jest to podkładka dedykowana tak myszkom optycznym, jak i laserowym. Bez problemu będzie funkcjonowała poprawnie i z takimi myszkami. Po prostu nie ma znaczenia, jaki sensor będzie wykorzystywany na tej powierzchni, ponieważ jest to specjalna technologia. Są tutaj włókna wykonane w technologii 3D o wysokiej gęstości. No, a także grubość tej podkładki oraz miękkość zapewnia wygodne ułożenie, taki podkład dla naszego nadgarstka, dlatego też nasza dłoń nie będzie po prostu boleć przy długich rozgrywkach. Pokażę wam jeszcze, jak wypada wielkością w porównaniu z innymi podkładkami, które testowaliśmy. Tutaj mamy podkładkę Rokat Sense. Jak widzicie, Aegis X3 jest troszeczkę mniejszy, jeśli chodzi o szerokość, natomiast jest troszkę wyższy, jeśli chodzi o wysokość. A podkładka SteelSeries Quick Hit Orange jest troszeczkę mniejsza. Natomiast obie te podkładki są 2 mm, są dużo, dużo cieńsze. To też widać gołym okiem. Zobaczcie. Podkładka Tesoro z grubym obszyciem ręcznym i podkładki cienkie. Tak więc moi drodzy, jeśli szukacie podkładki dużej, ale nie do przesady jakiejś ogromnej, tylko takiej, na której myszka będzie miała swobodę ruchów w każdą stronę, to jak najbardziej polecam podkładki Tesoro. W tej chwili jest tylko jedna seria dostępna, Aegis, rozmiary od X1 do X4. Jedyneczka najmniejsza, dwójka taka już troszeczkę większa, trójka, jak widzicie, już dość duża oraz czwórka, która praktycznie zajmuje całe biurko. Więcej informacji i zdjęcia tej podkładki oraz myszek na niej pracujących dostępne w recenzji tekstowej na wideotesty.pl. Dziękuję wam za uwagę i pozdrawiam was. Cześć!